Co się dzieje na rynku nieruchomości? Co się dzieje na rynku nieruchomości po wrześniowo-październikowo-listopadowym okresie, który zazwyczaj jest okresem wzmożonego ruchu sprzedaży nieruchomości w normalnych warunkach gospodarczych? Tak więc, co się dzieje na polskim rynku nieruchomości? Czy mamy wreszcie załamanie ceny nieruchomości w Polsce? Czy ceny nieruchomości w Polsce dostosunkowały się do zarobków Polaków? Czy też no, ceny nieruchomości w Polsce dalej są za wysokie, bez sensu i jeszcze trzeba zaczekać na totalne spadki, a tym bardziej trzeba zaczekać na decyzję nowego, ale z drugiej strony starego rządu Polski. Tak więc, co się, szanowni państwo, dzieje na rynku nieruchomości? Zapraszam na analizę, nowe wiadomości, bardzo dużo nowych rzeczy, które są bardzo ważne. Ale zanim przejdę dalej, oczywiście wszystkich zapraszam, namawiam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, do rozpowszechniania tego filmu na swoich social mediach, na swoim Facebooku, TikToku, Twitterze, Messengerze, do wszystkich wysłać, WhatsAppie, Instagramie, na wszystkim, co tam macie, rozpowszechniamy. Dziękuję serdecznie. Budujmy mądrość w narodzie, a niech głupota odejdzie w siną dal. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej, oczywiście wezmę jeszcze mojego ukochanego łyka kawy. No i jedziemy z tematem. Dużo się dzieje, a przede wszystkim dzieje się to, że dalej drastycznie są rozdawane nasze pieniądze zagranicznym bankom i deweloperom. Jak wiemy, miliardy złotych, dziesiątki miliardów złotych wcześniejszy rząd zaplanował po to, aby rozdać zagranicznym bankom i deweloperom. Te pieniądze oczywiście w znacznym stopniu zostały wyciągnięte z polskich szpitali, przychodni i szkół, czyli będziemy mieli gorszą opiekę zdrowia i nasze dzieci będą gorzej wyedukowane. No ale zagraniczny bankster i zagraniczny deweloper dzięki rządowi Mateusza Morawieckiego skacze zapewne ze szczęścia. Zobaczymy, jaka będzie kontynuacja, szanowni państwo, czy setki miliardów złotych przez następne 10 lat dalej będą wrzucane w zagraniczne korporacje, które w znacznym części nie dość, że nie płacą podatków w Polsce, to jeszcze żyją z naszych pieniędzy, zamiast żeby pieniądze szły, szanowni państwo, w nasz naród, na co my płacimy. Bo podatki płacimy, szanowni państwo, po to, żeby mieć szpital, żeby mieć drogę, żeby mieć szkołę i tak dalej, a nie po to, żeby się na żar nienapasiony bankster i deweloper z zagranicy, a nawet polski nienapasiony bankier i deweloper. Ja nie mam przecież problemu z bankami i z deweloperami, bo banki, szanowni państwo, nie są same w sobie złe. Deweloperzy też nie są same w sobie złe. Cóż jest złego w banku? No ja to ciągle powtarzam, nic złego nie ma w bankach, nic złego nie ma w deweloperach, nic nawet złego nie ma w zagranicznych korporacjach. Ale z drugiej strony, gdy zabierał się nam pieniądze i się im oddaje, szanowni państwo, a oni z tak zuchwałego ruchu przyjmują te pieniądze, jeszcze namawiają poprzez masowe duraczenie Polaków do dawania im jeszcze więcej pieniędzy, no to ja mam z tym gigantyczny problem. Dlatego takie narody jak Islandia czy inne narody, szanowni, czy Norwegia i wiele innych narodów jest po prostu mądrzejsza, bo oni wiedzą takie rzeczy, że ich pieniądze to ich pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i te pieniądze gdzieś tam sobie płyną, jeżeli je się odpłynie. Tak więc, szanowni państwo, co się w danym momencie dzieje w Polsce? Przede wszystkim jest umocnienie polskiego złotego. To ma proszę zobaczyć, tu mamy złoto EUR PLN, prawda? Polska złotówka przede wszystkim się umacnia i to jest impuls do spadku nieruchomości, oczywiście, prawda? To jest impuls. Im mocniejsza złotówka, tym ceny nieruchomości pod kątem inwestowania pieniędzy z zagranicy w euro, tym nieruchomości będą tańsze, prawda? Bo jeżeli ktoś ma 100 tysięcy euro i euro jest po 5 złotych, no to może kupić coś za 500 tysięcy. To znaczy, że można podwyższyć cenę takiej nieruchomości do 500 tysięcy.
czy 200 tysięcy euro, to będzie za milion, prawda? No a jeżeli to euro spada, czyli mamy dzisiaj 4,30, no to ta sama osoba może tylko kupić coś za 433 tysiące, czyli cena nieruchomości z 500 tysięcy w takim scenariuszu spada do 433 tysięcy, prawda? Gdyby euro spadło do 3,50, no to cena nieruchomości, która wcześniej mogła być podbita do 500 tysięcy, nie może więcej wynosić aniżeli 350 tysięcy, tak? To jest spadek od razu 30% ceny nieruchomości w takim scenariuszu, czyli widzicie, no, człowiek posiadający euro może w danym momencie kupić coraz mniej nieruchomości w Polsce za swoje eurasy. Jednak oczywiście dzięki temu teoretycznie mamy tańsze tam materiały, ewentualnie benzynę, prawda? Więc teoretycznie możemy taniej wyprodukować te nasze nieruchomości. Co wiąże się z tym, że teoretycznie mogłyby być one tańsze, prawda? Gdzieś tam w jakimś punkcie. Więc, ale to jest pewien impuls, który prędzej czy później może dojść lub nie, w zależności od tego, jak to się wszystko zrównoważy. Tak więc widzimy, że zawęża się ten wachlarz możliwości, przez które są podbijane ceny nieruchomości w Polsce. Mówmy wprost, wcześniej osoba, szanowni państwo, wcześniej osoba, która miała 200 tysięcy euro, mogła kupić coś za prawie milion złotych, prawda? Przy kursie chwilowo tam 5 złotych euro, prawda? Bo tutaj mamy prawdziwe, tu są wtyczki, prawdziwe kursy, prawda? Widzimy tutaj, a proszę zobaczyć, no 5 złotych w styczniu 2022 roku 5 złotych, prawda, euro. Tutaj potem kilka miesięcy później 4,91, prawda, 4,80, tak? Więc osoba, która posiadała przez bardzo długi czas, na przykład 200 tysięcy euro, mogła kupić coś właściwie prawie za milion złotych. No ale przy kursie 4,33 razy 200, prawda, to już jest tylko 866 tysięcy, prawda? Czyli to już jest spadek 15%. W tym okresie takim, wiecie, zwyżkowym kursu euro w stosunku do polskiego złotego. No musimy to zrozumieć, że to tak działa generalnie, tak? Że to po prostu tak działa, no tak każdy patrzy. Tak jak my patrzymy, gdy mamy nieruchomości w Hiszpanii i wiecie, i nieruchomość w Hiszpanii kosztuje na przykład 100 tysięcy euro, no to 100 tysięcy euro jest 500 tysięcy złotych, tak? No ale jeżeli ta sama nieruchomość dalej kosztuje 100 tysięcy euro, a złotówka się umocni do 4 złote, no to możemy kupić tą nieruchomość za 400 tysięcy, czyli o 25%, o 20% taniej, tak? A weźmy, żeby jeszcze obniżyli o 15%, to zamiast wydać 500 tysięcy złotych na taką nieruchomość i kupimy taką nieruchomość na przykład, a niech obniżą o 15% też bardzo łatwo obniżyć. 85 tysięcy, wyobraźmy sobie, razy 4, no to jest tylko, szanowni państwo, 340 tysięcy złotych, tak? To już nie jest 500 tysięcy złotych, a 340 tysięcy złotych, a 340 tysięcy złotych, to jest 32% mniej. Czyli 32%, prawda? Ludzie tego bardzo nie rozumieją w Polsce i gdy ja piszę naprawdę, że coś jest tańsze w Polsce, że coś w Polsce jest nawet 1000% droższe, albo gdzieś jest 1000% tańsze, no to tak to wygląda. Tylko wiecie, no niestety bardzo dużo ludzi pisze głupoty, że nie można powiedzieć, że coś jest 1000% tańsze. No i ja nie sądzę, że to są trolle internetowe, to są prawdziwi ludzie, którzy naprawdę nie znają matematyki. No może coś być 1000% tańsze. No. Szanowni Państwo, jeżeli za gumę do rzucia płacę złotówkę, no a jutro ta guma będzie kosztować 10 zł, no to 1000% wcześniejszej wartości. No to gdy ta guma z powrotem z 10 zł spadnie na złotówkę, no to płacę 90% mniej? Czy gdzieś, no te 9 razy mniej, prawda? Czyli 900%, 1000% nowej wartości, prawda? Tej złotówki. 10 tysięcy, 1000, przepraszam, tak? Dziesięciokrotnie, tak? No ludzie tego nie rozumieją, że jeżeli mamy akcje giełdowe na przykład i akcje giełdowe spadną o 50%, no to one, żeby wzrosły do wcześniejszej wartości, muszą wzrosnąć 100%. Ty straciłeś 50%, ale jeżeli ktoś kupi na dnie, no to zyska 100%. To jest ta zasada, że kupujemy tanio, a sprzedajemy drogo. No się zawsze zarabia w momencie kupna. Nie w momencie sprzedaży, zarabia się w momencie kupna.
Nie zarabia się w momencie sprzedaży. Jak dobrze kupisz, to już zarobiłeś. Jak źle kupisz, to już straciłeś. Traci się i zarabia w momencie kupna. Nie w momencie sprzedaży. No po prostu, no. No bo jeżeli kupisz coś za drogo i to wiesz, że to spadnie, no to straciłeś. No to już w momencie kupna straciłeś. Ale jeżeli kupisz coś odpowiednio tanio i to wzrośnie 100%, czyli o 50% wcześniejszego spadku, no to zyskałeś. W trakcie kupna zyskujesz. I wyciągania pieniędzy, ewentualnie wyciągając pieniądze z equity, tak? Tak więc tak to wygląda. Tak więc tutaj mamy sytuację, w której no, ten pierwszy impuls spadku nieruchomości, cen nieruchomości w Polsce postępuje. Drugi, szanowni państwo, impuls, niestety, który nie działa w danym momencie jeszcze tak, jak powinien działać, ze względu na to, że był rząd Morawieckiego, ale rząd Tuska chyba tak samo to wszystko zniszczył. Przepraszam, łyczek kawy. No to proszę zobaczyć, oprocentowania, tak? Oprocentowanie w danym momencie mamy 5,75 w Europie. No ale to jest dalej wyższe oprocentowanie niż w strefie euro. No mieliśmy 6,75, ale dalej mamy gigantyczne oprocentowanie, bo w Niemczech na przykład oprocentowanie to dalej 4,5. No w całej strefie euro oprocentowanie jest przecież, szanowni państwo, gigantyczne. Ale my mamy jeszcze większe. No gigantyczne wobec tego, co było przez te całe lata, ale my mamy większe, prawda? Tylko że co z tego, że mamy wysokie to oprocentowanie, jak rząd Morawieckiego rozdaje niebezpieczne kredyty, tak? Wel bezpieczne kredyty. Znaczy się bezpieczne kredyty, wel przeze mnie nazwane niebezpiecznymi kredytami, żeby ludzie wiedzieli, że każdy kredyt jest niebezpieczny. Bo nie ma czegoś takiego jak bezpieczny kredyt. Tym powinna się zająć Komisja Nadzoru Finansów. Koniec kropka. Powinno się to usunąć. To jest misleading całego narodu. To jest okłamywanie całego narodu. Więc jak jakiś, wiecie, klecha tutaj się, nie wiem, tam modli o Morawieckiego, czy Dudę, czy Kaczyńskiego, no to. No kogo? Szanowni Państwo, to są. Oni wprowadzili cały naród w błąd. Że to jest kłamstwo, no. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny kredyt, Szanowni Państwo. No przecież to jest ogłupienie narodu, no. Tak jak nie ma stałej wartości jakiejś waluty. Proszę zobaczyć, w Wielkiej Brytanii utrzymali oprocentowanie na 5,25. I to jest bardzo wysoko, nie? Ale my mamy dalej wyższe to oprocentowanie. Ale mimo to ceny drastycznie w Polsce, znaczy się one spadają, w zależności gdzie, tak? A one są jeszcze utrzymane, dlatego, że się wprowadziło niebezpieczny kredyt. I wiele innych głupot, które niszczą rynek nieruchomości w rzeczywistości i doprowadzają do dalszej masowej depopulacji po to tylko, żeby się nażarło tam kilka milionów ludzi, a 30 milionów ludzi będzie cierpieć z tego powodu, tak? Nażre się trochę, ale to jest generalnie ściema, że się nażre, bo się nie nażre ze względu na to, że, szanowni państwo, jeżeli kupujemy nieruchomość, proszę zobaczyć, jeżeli kupujemy nieruchomość, powiedzmy, kupujemy nieruchomość za 600 tysięcy, tak? No to w normalnych warunkach, gdyby wprowadzono normalne prawa, szanowni państwo, gdyby wprowadzono normalne prawa w Polsce, czyli odpowiednią płatność za gaz, odpowiednią płatność, nie byłoby tych wszystkich wspomagaczy na sterydach, popujących ceny nieruchomości, to wszystko, prawda? No to nieruchomości, które dzisiaj są warte 600 tysięcy, bez żadnego problemu byłyby, znaczy się by miały cenę, bo wartość a cena to są dwie rzeczy, ich cena to by była około 400. Gdyby zrobiono to, co trzeba, prawda? A nawet 350. A nawet 350, bez żadnego problemu, szanowni państwo. A nawet 300. A nawet 300. Bez żadnego problemu. No i co w związku z tym? No bo jeżeli, szanowni państwo, mamy ceny nieruchomości, widzicie, tutaj mamy kalkulator. Kalkulator, klikniemy. Kalkulator. Proszę zobaczyć. Kalkulator kredytu hipotecznego. O to chodzi, że jeżeli mamy nieruchomość, która jest warta. Proszę zobaczyć. Mówią wam, że dobrze kupić napompowaną nieruchomość na niebezpieczny kredyt, prawda? No to proszę zobaczyć, 600 tysięcy, ja zawsze 100% piszę, bo to jest bzdura, żeby nie pisać 100%. I nawet jeżeli niebezpieczny kredyt to 5%,
Jeżeli niebezpieczny, ja zawsze 100% robię, no bo trzeba 100% robić, no bo przecież te pieniądze się znikąd nie biorą, prawda? Szanowni Państwo, jeżeli mamy kredyt niebezpieczny 5%, no to to jest rata 3508 zł. 3508 zł, tak? Czyli wychodzi nas rata razem z depozytem i tak dalej, tam pi razy drzwi, 3508. Oczywiście to nie jest ilustracja niebezpiecznego kredytu. 3508 zł, prawda? No i co w związku z tym? No co w związku z tym? No to jest taki związek, że normalnie, tak, rata kredytu na te 600 tysięcy dzisiaj to 5452 zł. To dlaczego na niebezpieczny kredyt jest tylko 3,5? No bo 2000 zł miesięcznie będzie zabierane ze szpitali, szkół i tak dalej, tak? No i będzie dawane właśnie zagranicznym bankom, żeby one mogły dać tym ludziom kredyt i żeby te banki mogły sfinansować te inwestycje tym zagranicznym deweloperom. Rozumiemy to, no ale te 2000 zł miesięcznie zabiorą nam, z naszych szkół, z naszych szpitali, z nasze, żeby przez to państwo będzie gorzej działało i tak dalej, i tak dalej. A my nieruchomości nie potrzebujemy, bo mamy skrajną depopulację. A jak będą robić podmiankę ludnościową w Polsce, z którą mamy do czynienia od 8 lat, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Lajkonik to robią, tak? Szanowni Państwo, też bez sensu, prawda? No bo będziesz musieć mieszkać między, szanowni państwo. No nie będzie fajnie, tak? Będzie drugi Paryż, tak? No i tyle. Tak więc, ale w sytuacji, gdy ta nieruchomość dostosowałaby się do swojej ceny 300 tysięcy złotych, tak? I nawet gdybyśmy ją kupili na 10%, no to rata jest 2726 zł, czyli mniej niż rata niebezpiecznego kredytu. Rozumiemy to? 2726 zł to jest mniej niż rata niebezpiecznego kredytu. Co więcej, nawet gdyby tylko spadły do 350, tak? No to ta rata to dalej jest mniej niż niebezpieczny kredyt, bo to jest 3180, a nawet jakby było 400 tysięcy, czyli tylko, no to proszę zobaczyć. To jest zgroza, szanowni państwo, ja o tym mówię, zresztą to było normalne, bo to już jest takie proste, to są takie prawidła ekonomii, że szok, prawda? No to 3000 widzicie. Spadnie do, wiecie, do cena nieruchomości, gdyby spadła z 600 na 400, no to to jest rata taka sama z normalnym kredytem 3600 zł, tak? No ale o to chodzi, że jak kupisz coś za 600 tysięcy, a to ci spadnie na cenie w 2, 3, 3 lata, czy w 5 lat, jak w Japonii, o połowę, no to jesteś 300 tysięcy do tyłu. Przecież to jest zgroza, szanowni. To jest wszystko taka zgroza, że Mateusz Morawiecki nastawił na naród polski skrajną pułapkę. No szanowni państwo, że ten człowiek próbuje i go jeszcze ludzie lubią, tak? Ale Tusk mówi, że żeby dał w ogóle na 0%. Jeszcze większa pułapka, tak? No szanowni państwo, przecież niebezpieczny kredyt to jest jedno wielkie więzienie i pułapka. Jeżeli dojdzie do takiego scenariuszu, jak tutaj teraz opowiadam, to jest gorsze nawet niż kredyt frankowy w wielu przypadkach. A zresztą tego się bardzo trudno. A jak będziesz chciał się pozbyć tej nieruchomości, no przecież możesz jej nie odsprzedać za 600 tysięcy, jak wreszcie dojdzie do krachu. No to jak kupisz za 600 tysięcy, no to za 400 może sprzedasz. Na przykład jeżeli dojdzie do krachu, no to gdzie jesteś zarobiony? Nigdzie nie jesteś zarobiony. Nigdzie nie jesteś zarobiony. Przecież to jest pułapka, nie? To jest pułapka, to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych kredytów w historii Rzeczpospolitej. Jeden z najbardziej niebezpiecznych kredytów w historii Rzeczpospolitej, szanowni państwo. Naprawdę. Ale załóżmy sobie, że nie wprowadzają tych niebezpiecznych kredytów, tego wszystkiego i tamtego i owego. No i dzięki temu możemy obniżyć oprocentowanie normalnych kredytów, nie? No możemy obniżyć, no bo dzięki temu nie będzie tej inflacji, tak? Nie będą rozdawać tych pieniędzy. No to oprocentowanie mogłoby spaść do 7. Byś miał kredyt na 7. No i rata by cię wychodziła 2827, czyli 700 zł mniej niż niebezpieczny kredyt, ale wtedy nieruchomość byłaby warta 300 tysięcy. No to byś miał ratę 2120 zł. No 2000 zł. No jakbyś to sobie przedłużył na 27 lat, sobie nadpłacał ewentualnie,
No to jest rata, szanowni państwo, weźmy na 30 lat, no zawsze można nadpłacać i szybciej spłacić, więc tutaj nie ma problemu. Pamiętajmy o tym, jak jest normalny kredyt, bo są straszne kredyty w Polsce przecież, tak? Kredyty w Polsce są jak... No tu macie 1996 zł, tak? No to wychodzi na to, że gdyby nie pompowali tego wszystkiego i nie ogłupiali narodu, nie wtaczali w pułapkę milionów polskich rodzin, no ale to jest ich sprawa, prawda? Naprawdę, wysyłajcie te filmy ludziom, no. No wysyłajcie, szanowni państwo. No to cóż to oznacza? No to oznacza, szanowni państwo, że gdyby nie pompowano tych nieruchomości, można by było dzięki temu na przykład obniżyć oprocentowanie do gdzieś poziomu euro i wtedy te kredyty by były oprocentowane 7%. Szanowni państwo, no to by nam wychodziło, że na normalny kredyt te wszystkie nieruchomości, które teraz są kupowane na ten niebezpieczny kredyt, one zamiast raty 3500 miałyby 1996, więc tych wszystkich ultrasów, wzrostów cen nieruchomości, no to ja ciągle przywołuję, szanowni państwo, żeby stanęli na baczność i zobaczyli matematykę, a nie tam gadali głupoty. No, no głupoty każdy może gadać, no ale sprawdźmy, policzmy, jak to powiedział kiedyś klasyk polityki, policzmy głosy, panowie, no to policzmy tutaj, szanowni państwo, policzmy tutaj matematykę, kalkulatorek do ręki, no to z kalkulatorem chyba już żaden cymbał się kłócić nie będzie, no bo co ma powiedzieć na kalkulator, no to zacznie coś tam gadać, wiecie, to jest bzdura, tak? No to jest bzdura generalnie, to jest skrajna, obrzydliwa bzdura, a jak dojdzie do ludzi, jak zaczną się te wszystkie dyrektywy budowlane, że nie możemy węgla, drewna, nic, no to już w ogóle będą jajca. No to sam budynek, sama nieruchomość to już w ogóle powinna tracić na wartości, ze względu na to, że no to jak domy mają być statkami kosmicznymi, no to przecież domy trzeba przeobrazić w statki kosmiczne teraz, tak i tak dalej, wiecie, jest depopulacja, to jest, a nawet jak będą przyjeżdżać ludzie, jeżeli będzie podmianka ludności, no to społecznie Polska się będzie zawalać, a tam gdzie są społecznie dzielnice i miasta zawalone, to też nikt nie chce mieszkać, więc ceny nieruchomości wcale tam nie drożeją, tylko właśnie ludzie się wyprowadzają, tak jak masowo ludzie się wyprowadzają z Polski w danym momencie, wiecie, do Hiszpanii i tak dalej. I innych krajów kupują sobie, no bo widzą, co się w Polsce dzieje. A dodatkowo nie chcą być, wiecie, targani w kamasze. No to, a dodatkowo jak dzielnice, polskie dzielnice będą wyglądały jak dzielnice, nie wiem, Kaszmiru czy Bangladeszu, no to w sumie jeden pies, nie? Gdzie mieszkasz, prawda? Ale wróćmy do matematyki, a nie takich miękkich rzeczy. Znaczy miękkie, dla mnie to jest to i to jest matematyka. Szanowni państwo, wróćmy do takich innych rzeczy. Zobaczmy w takim razie, co się dzieje. Dzisiaj akurat jest wspaniale w Polsce, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Ulżyło, szanowni państwo, w Polsce. Jest to niesamowite. Proszę zobaczyć, we Wrocławiu wspaniała pogoda. 9 stopni dzisiaj, 1 w nocy tylko, 7 potem w dzień, 6, 7, 4, 6, 7, 5. A w nocy bez minusowych temperatur, czyli co to oznacza, że bardzo tanio jest dzisiaj utrzymać swoją nieruchomość w porównaniu do tego, co się działo w listopadzie w Polsce, bo w Polsce w listopadzie, szanowni państwo, była taka wielka zima, minus 10, minus 15 stopni, minus 7, minus 8 i to był cały miesiąc, bardzo gorąco było. Napaliliśmy, w kominach napaliliśmy i teraz jest, szanowni państwo, na świecie cieplej, ciepło wyleciało z kominów, nie no, żartuję, ale jest to, co teraz jest, a było wcześniej, to jest po prostu taka ulga dla naszej gospodarki, to jest taka ulga dla polskich rodzin. Nikt nie dał nam takiej ulgi, szanowni państwo, nikt nam nie pomógł, jak nam teraz pomaga pogoda, tak? Bo to, jak ciepło jest teraz, to jest dopiero dla nas pomoc, nie? Że jest ciepło i nie trzeba tyle tego gazu i tak dalej, bo to była przecież no, taka zimnica przez cały miesiąc, że aż człowiek w szoku. No ale co to ma do nieruchomości? No to, że łatwiej teraz, wiecie, no jest ulga tym, że nie trzeba ich tak drogo ogrzewać, no przecież ten cały listopad, właściwie do znacznej części grudnia, no to było minus 10, 12, 15, tak, przez cały miesiąc. Proszę sobie to wyobrazić, co się działo. To była bardzo ciężka zima. Teraz pewnie będzie jakaś lekko odwisz i wiecie, i już się zacznie, nie wiem, może od stycznia będzie znowu pewnie zimno, prawda? Od stycznia, no styczeń, no i na luty szykuj buty, jak mówi staropolskie przysłowie. Jednak co to się, jednak zobaczmy, jakie są oferty, ceny ofertowe nieruchomości w Polsce. No i wybierzemy sobie, szanowni państwo, Wrocław.
Wiecie, no bo dużo ludzi chciałoby wrócić do Polski, ale wiecie, no teraz jest bardzo niebezpiecznie wrócić do takich miast, wiecie, no jak, nie wiem, tam Białystok, tam, nie wiem, Olsztyn, nie wiem, Gdańsk, Gdynia, no bo tu jest niebezpiecznie ze względu na to, że, wiecie, podżegacze do W, mogą nas wepchać w W, no i to jest blisko... Wiecie, państwa na R. Muszę omijać te słowa, bo ostatnio za dużo takich słów używam i pan algorytm mniej wybija filmy przez to, że ogranicza płatności, a jak ograniczone są płatności, to wtedy ten algorytm nie go wybija. Tak mi się wydaje, tak mówią, więc muszę ograniczać, tak? I zobaczmy w takim razie, co można we Wrocławiu, szanowni państwo, kupić. Czy są jakieś okazje? Tutaj jakieś klitki. Klikniemy. Filtry. Weźmiemy od 50, no bo wiecie, no bo w Polsce minimum trzeba mieć jakieś 50. 50 od 60. W Polsce trzeba mieć minimum 60 metrów, bo w Polsce jest po prostu przez pół roku. W Polsce mamy dwie pory roku: ciemną, zimną i śmierdzącą, oraz jasną, ciepłą i pachnącą. Pachnąca pora roku. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś mówił tak jak ja, ale ja zaobserwowałem, że my nie mamy czterech pór roku, czy ty mamy cztery pory roku, ale ważniejsze są dwie pory roku. Mamy cztery pory roku, to jest prawda. Kiedyś było nawet przedwiośnie, które może jeszcze czasem można spotkać, ale generalnie mamy dwie główne pory roku, które rozdzielają się na następne części. I te dwie główne pory roku w Polsce to jest pora ciemna i pora zimna. Przepraszam, pora ciemna i zimna, czyli zima, czyli wiecie, no bo słońce zachodzi tam o 15 godzinie, tak? Tu się nie obudzisz o odpowiednim czasie, to miesiącami nie widzisz słońca przecież, tak? Czyli w Polsce mamy porę ciemną i zimną i porę jasną i ciepłą, prawda? No, połowa wiosny, lato i połowa jesieni to jest ciemna, to jest pora jasna, ciepła i pachnąca. No a potem się zaczyna pora ciemna, przez co zimna, bo słońce nie świeci, prawda? Bo żeby było ciepło, to musi słońce świecić, a jak jest ciemno i słońce nie świeci, to nawet jak jest globalne ocieplenie, to musi być zimno. Więc i śmierdząca. No śmierdząca dlatego, że no musimy tu się ocieplać, prawda? Musimy się, szanowni państwo, ocieplać, więc generalnie no śmierdzi i palacy dużo jeżdżą samochodami, prawda, i tak dalej, więc dużo po prostu nam śmierdzi z kominów i tyle, prawda, bo zamiast palić drewnem, to Polacy palą jakimiś śmieciami, zamiast palić normalnym węglem, to zaczynają palić jakimiś tam śmieciami, prawda, albo jest i jeszcze innych złych dużo kwestii, szanowni państwo, tak? Więc na przykład kupują gorszy samochód, bo muszą większe odsetki płacić, prawda? Albo jest inflacja, więc kupują gorszy samochód, który niestety wtedy więcej pali, prawda? I tak dalej, bo gdyby odsetki były niższe, czy gdyby inne problemy, struktura administracji była łatwiejsza, no to wtedy człowiek mógłby sobie kupić samochód, który mniej pali, no i wtedy tych spalin było mniej, a że państwo polskie jest takim państwem okropnym, prawda? Postsowieckim, no to Polacy muszą jeździć tymi samochodami, które więcej po prostu palą. No ale zobaczmy finalnie, co się dzieje na rynku nieruchomości. A na rynku nieruchomości, szanowni państwo, dzieje się we Wrocławiu tak. No już można kupić coś za... To jakieś rudery, 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 rudery. Przejdziemy to wszystko dalej. Psie pole, o jak to ładnie. I popatrzcie, apartament z garażem we Wrocławiu. W jakimś domu, proszę zobaczyć. O, ładne jakieś mieszkanko. No dosyć tanie za 65, 66 metrów za 400. Ja nie wiem gdzie to jest. To jest jakiś taki budynek, chyba to był jakiś hotel. Kto to wie, co to było. No, ale miejsce wygląda fajnie. Takie grille. Proszę bardzo, no to jakieś fajne miejsce, nie wiem co to jest, ale no takie interesujące, patrzcie, woda, las,
No interesujące, interesujące miejsce. Warte, proszę zobaczyć, to chyba jest dla wszystkich ludzi tam mieszkających i żyjących. No nie wiem, jakieś interesujące miejsce generalnie. Ten Wrocław mnie tak troszeczkę zaskakuje, bo ten Wrocław jest, zauważyłem, że mają troszeczkę takie jakieś inne te nieruchomości, niż wiecie, gdzieś tam w Warszawie, czy Krakowie, czy Trójmieście, czy nawet innych miastach. Tak mnie zaskakuje ten Wrocław, proszę zobaczyć. Kupujesz sobie, nie wiem, gdzie są Świdnice. Nie będę teraz tego szukał, no ale dosyć fajnie, prawda? No i dosyć 410 tysięcy, proszę sobie wyobrazić. 410 tysięcy, no to za metr kwadratowy, ile to wychodzi? Bo tutaj nie mamy metru. 410 podzielić na 66 metrów, no to 6200 zł za metr kwadratowy, prawda? No nie jest to, szanowni państwo, 12 tysięcy, tak? No nie jest to 12 tysięcy. No. Nie jest to 12 czy 13 tysięcy złotych, jak wiecie, w jakichś tam urojonych miejscach, prawda? A popatrzcie ładnie. No ciekawe, co tam się dzieje, prawda? Co to jest za miejsce w ogóle? Bo mi to się strasznie podoba. Bo ja na przykład bym wolał w takim miejscu mieszkać, wiecie, tutaj pięknie. Popatrzcie. W takim miejscu wolałbym mieszkać niż na tych takich, wiecie, blokowiskach jakieś, które budują te klitki w tych, przecież w tych polskich, tych nowo budowanych mieszkaniach. Na przykład ja znaczna dużo ludzi, znaczna część ludzi nie jest w stanie oddychać, bo one są wybudowane gipsem, a nie wapnem. I one nie oddychają. Te wszystkie klitki, które się teraz buduje, w nich się nie da oddychać. Tam musi ciągle być otwarte okno. I coś takiego ma, wiecie, bo tynk się różni, jest tynk gipsowy i wapienny. Są ściany różne, prawda? Wiecie, gips nie przepuszcza powietrza, tak? I bardzo często jest po prostu w tych klitkach taka duchota, że tam musi być ciągle okno otwarte, bo po prostu tam to wszystko nie oddycha, nie? Dlatego ja lubię kamienice, bo na przykład w kamienicach, widzicie, jest przestrzeń i tak dalej, i te kamienice oddychają, nie? Jest po prostu ładna, fajna aura w kamienicach, a w tych nowych klitkach, co oni tam budują wszędzie w tych miastach, to ja bardzo tego nie lubię generalnie. Bardzo tego nie lubię. Sobie nie wyobrażam, żeby, nie wyobrażam sobie w takich klitkach, na przykład w takich podobnych, co się buduje w Polsce, gdzieś w Hiszpanii coś takiego kupić, nie? To takie gipsowe, nieoddychające, oj. Już bym wolał, proszę zobaczyć, no nie wiem, jakaś tam okazja może, prawda? Warto zobaczyć. No a cała reszta, widzimy, to już jest 400, no już się zaczyna koniec, tak? Po 500 tysięcy się zaczynają. Czyli widzimy, że zaczyna się wszystko po 120, 130, to już jest 120, 130 tysięcy euro, nie? 120, 130 tysięcy euro za jakieś tam 60 metrów kwadratowych, tak? No bo 540, widzimy tam po 500, widzimy po 500, 520, 530, no zaczynają się takie właśnie, widzimy po 520, 530, no, w zależności od dzielnicy. No ale na pewno jest to, a rynek pierwotny nie patrzmy, bo to są same pierwotne. Na rynek pierwotny nie warto patrzeć na cenę, bo te ceny po prostu są w znacznym stopniu zakłamane, szanowni państwo. Tutaj mamy, ja nie lubię generalnie rynku pierwotnego, jeżeli chodzi o analizę cenową w Polsce, bo ona jest, bo te ceny są różnie podawane, tak? I generalnie w Polsce jest zło, się toczy w porównaniu na przykład do takiej Anglii, bo w Anglii na przykład jest w stanie łatwo ocenić człowiek cenę nieruchomości i jej prawdziwą wartość wobec tego, co się podaje w historii sprzedaży takowej nieruchomości i nieruchomości wokół tej nieruchomości, bo w Wielkiej Brytanii na stronach internetowych po prostu wchodzisz i sprawdzasz historię sprzedażową nieruchomości od samego początku, prawie że za darmo, tak? I wszystkich innych nieruchomości wokoło. Jesteś w stanie oszacować metr kwadratowy, jak ceny rosną, żeby nie przepłacić jak ostatni frajer, a tego w Polsce nie ma, bo po prostu w Polsce jest dużo frajerów, którzy mają przepłacać, prawda? A w Anglii człowiek sobie patrzy i sam już w stanie jest przeanalizować, no bo jak masz kupić akcje giełdowe, jeżeli nie wiesz, jaka była ich cena pół roku temu czy rok, tak? Czy kupujesz na górce, czy nie kupujesz, ile razy była sprzedawana, co się dzieje wokół i bez analiz na przykład przestępczości, tak? Bo też możesz sobie raporty o przestępczości ściągnąć. A Polska to taki, Polska generalnie, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, samą dla kupującego i dla inwestora, to jest straszne gówno.
Bo ciężko je oszacować, nie da się oszacować. Tak jakbyś na giełdzie nie wiedział, nie miał raportu spółki. W Polsce. Dlatego to jest napompowane, bo widzicie, bo jak chcesz kupić spółkę, akcje giełdowe, czy nieruchomość w Wielkiej Brytanii, no to masz całą historię, bo oni są strasznie transparentni. Za to na przykład lubię strasznie Anglików, prawda, i Anglosasów, że oni są transparentni, prawda? A w Polsce nie ma tej transparentności, bo w Polsce cwaniak za cwaniakiem biegnie za cwaniakiem i cwaniak cwaniaka popycha, prawda, w plecy i tylko nóż wbija. No taka jest rzeczywistość. A gdy się wprowadza transparentność, no to wszystko jest wyeliminowane. No a w Polsce nie ma transparentności, prawda? No, na giełdzie jest transparentność jakaś tam. No ale wiecie, jeżeli chcecie kupić akcje giełdowe, no to te akcje giełdowe wchodzicie i patrzycie, jaka jest spółka, jakie ma wyniki, jakie ma takie, jakie ma straki, jakie ma wszystkie ceny z każdego dnia możesz sprawdzić. No i tak samo jest w stosunku nieruchomości, na przykład do nieruchomości Wielkiej Brytanii. Możesz po prostu te wszystkie ceny sprawdzić, nie? No i sprawdzając te wszystkie ceny, wiesz, czy kupić, czy nie kupić. Naprawdę wiesz. Naprawdę wiesz. A w Polsce tego nie ma. A rynek pierwotny to już w ogóle jest. Dajcie spokój, tak? Więc ja to ciągle tłumaczę ludziom, więc co kraj, to obyczaj, no ale. Żeby ludzie dziwowali się o ceny transakcyjne? Co w tym dziwnego jest? No i sam pierwotny. Widzimy, no to widzicie, można kupić coś. No wychodzi 550 tysięcy minimum, bo cała reszta to są takie, widzicie, to wszystko rynek pierwotny. Czyli taki, wiecie, zadzwonisz, a oni powiedzą, no ale już mamy tu podbite na to, na tamto, tam dadzą ci wyższą cenę, albo wiecie, wybijecie, a potem to, tu trzeba dodać, tam tu trzeba wyremontować, to jest cena na przykład tylko, wiecie, gołych ścian, tak? A potem albo masz w kontrakcie, że jeszcze trzeba dodać na przykład 200 tysięcy, nie? Taka jest Polska, tak? Dobra, nie, dobra, te 550 tysięcy, 550 tysięcy może coś się kupi we Wrocławiu fajnego, 550 tysięcy podzielić, ale już są za 400 tysięcy, widzieliśmy fajną okazję, ciekawe jak one wyglądają w rzeczywistości, no ale 550 tysięcy podzielić na, dzisiaj mamy euraski po 4,33, no to 127 tysięcy euro, prawda, no to zobaczymy, co się dzieje po 130 tysięcy euro w krajach, w których nie ma tych wszystkich, szanowni państwo, rzeczy, o których mówiłem na samym początku, czyli tak. Jest cieplej, są tańsze kredyty, są normalne podatki wobec nieruchomości, prawda? Jest wiele innych czynników, które sprawiają, że ceny nieruchomości są dostosowane do normalnej rzeczywistości. Szanowni państwo, sprawdzimy oczywiście Gran Canaria. Proszę zobaczyć, dzisiaj na Gran Canaria mamy, szanowni państwo, 24 stopnie, 23, 23 i sprawdzimy Teneryfę. Sprawdzimy Gran Canaria i Teneryfę, porównamy sobie. Proszę zobaczyć, tu mamy Teneryfę. Dzisiaj na Teneryfie jest zimniej niż na Gran Canaria. Mają inny. Na Teneryfie 18, 18, 17, w nocy 13, 14, 14, prawda? No a na tej Gran Canaria 24, 23, no tam to by było można poblażować. No w nocy 13, 16, 17, więc tam w ogóle nie trzeba gazu. A ponadto pamiętajmy, że w Hiszpanii jest znacznie mniejsza inflacja, czyli ludzie mają więcej pieniędzy, żeby kupić nieruchomości. Jest znacznie mniejsze oprocentowanie, bo to oprocentowanie jest tam, jest zamrażalne łatwo oprocentowanie. Nie trzeba gazu, prawda? I ceny w sklepach są takie same jak w Polsce, więc pamiętajmy o tym wszystkim, szanowni państwo, że po prostu tam, gdyby, proszę sobie wyobrazić, że co by się działo z cenami nieruchomości w takiej Hiszpanii, gdyby to oprocentowanie było na poziomie polskim, czyli znacznie wyższe, czyli jeszcze gorzej by było otrzymać kredyt, by były kiepsko zamrażalne, prawda? Byłaby taka gigantyczna inflacja jak w Polsce. Byłyby tak niskie zarobki jak w Polsce. Byłaby taka zima jak w Polsce i by były takowe podatki i takie rozwiązania jak w Polsce, szanowni państwo, to te ceny nieruchomości w tej Hiszpanii chyba jeszcze dodatkowo byłyby z dwa razy niższe, nie? Ja naprawdę mówię, no z dwa razy, z 50% niższe. Naprawdę, ja nie żartuję. Ja nie żartuję, szanowni państwo, proszę zobaczyć. Tutaj mamy Teneryfę i zobaczymy, co jest. Teneryfa jest generalnie w danym momencie droższa niż Gran Canaria. I pamiętajmy, co sprawdzamy. Sprawdzamy, szanowni państwo, Teneryfę, w której nie ma dzisiaj zimy, a najdrożej na Teneryfie i na Gran Canaria, w ogóle na Wyspach Kanaryjskich jest, wiecie, w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym, marcu.
No bo potem się zaczynają, lato zaczyna się w Europie, wiecie, no marzec, tam kwiecień, to już jest wszędzie ciepło, prawda? No a jedynym ciepłym miejscem w Europie, właściwie można powiedzieć w ten sposób, są tylko Wyspy Kanaryjskie. No Wyspy Kanaryjskie, wiadomo, że są tutaj tym, którzy nie wiedzą, to pokażę, czym, szanowni państwo, są Wyspy Kanaryjskie. Tu są Wyspy Kanaryjskie. Kanaryjskie Wyspy to hiszpańskie wyspy, archipelag wysp hiszpańskich należących do Hiszpanii, czyli Unii Europejskiej. Każdy tam może sobie pojechać, mieszkać, wyjechać, pracować, zakładać biznesy, kupować nieruchomości, bodajże nawet na kredyty z Polski, znaczy się na pracę z Polski można zaciągnąć tam kredyt i tak dalej, bez żadnego problemu. Tak więc widzimy, że to jest na przykład Teneryfa, a to jest Gran Canaria. Proszę zobaczyć, piękne, fajne miejsce, tak samo jak ta Teneryfa, proszę zobaczyć. I ta Teneryfa okazuje się trochę tańsza w danym momencie i cieplejsza w danym momencie akurat. Wiecie, też nie trzeba gazu, tego wszystkiego. Duże wyspy to są, jak ktoś wam zaczyna wmawiać, jakiś kłamca nienawistnik, że to wyspy, że tam nic nie ma, to jest nieprawda. No, Gran Canaria, Las Palmas jest, szanowni państwo, mniej więcej miastem jak Gdynia, może nawet fajniejszym, kto to wie. A Teneryfa też jest pięknym, dużym miastem, i tak, przepraszam, Puerto de la Cruz, i tak, tam jest bardzo dużo miast generalnie, wiecie, więc nie dajcie sobie lotnisk i tak dalej, nie dajcie sobie w ogóle wmówić, szanowni państwo. Czasem można by stwierdzić, że Wyspy Kanaryjskie są lepiej skomunikowane niż Polska pod kątem lotnictwa i pod kątem statkowym, prawda? Bo tam jest bardzo dużo tych statków, bardzo dużo tych portów, prawda? Przecież na każdej wyspie jest kilkanaście portów. Dodatkowo są wielkie lotniska, nawet po dwa lotniska. Na Teneryfie są dwa lotniska, na Fuercie jest lotnisko, no na Gran Canarii chyba jest jedno lotnisko, wiecie, tam wszędzie na Lanzarote są, wiecie, na same lotniska. Tam, wiecie, jeżeli pod kątem lotnisk, no to Wyspy Kanaryjskie są lepiej skomunikowane niż chyba cała Polska, taka jest prawda. No nie, tak mi się wydaje, prawda? A pod kątem także statków to też, no bo tam tyle tych statków pływa, przecież tych wycieczkowców, tego wszystkiego i tak dalej. Zresztą to są też porty, no takie przemysłowe. Tak więc zobaczmy, jak tam się sytuacja klaryfikuje. No tutaj mamy na początku takie ruderki. Proszę zobaczyć, jakieś tam ruderki. No po tam 30-40 tysięcy, no takie ruderki. Wiadomo, no czasem można kupić coś nawet fajnego. Na przykład może. Nie, już poznikały po prostu te, wiecie, najtańsze takie. Bo nie to, że wzrosły te ceny, tylko one po prostu. Te nieruchomości poznikały. No i w danym momencie 50 tysięcy euro razy 4,3 to jest 200 tysięcy złotych. Proszę zobaczyć. Tutaj na przykład mamy tutaj, no nie, widzicie, nawet nie pokazują. Nie ma po prostu akurat na tej stronie w danym momencie nic ultra taniego, no ale jest dużo rzeczy tanich, tak? Bo to wszystko, co widzimy, to było poniżej, po 150-200 tysięcy złotych, jakieś rudery. To dalej są rudery, prawda? W znacznym stopniu to są po prostu rudery. No ale dobra rudera nie jest zła, przecież tak się flipuje, kupuje się ruderę i sprzedaje się 2 razy drożej. Tak to przecież działa, no. Wiesz, nawet wielu ludzi, którzy może i to oglądają, nawet nie wiedzą, że ich mieszkanie wcześniej to była rudera sflipowana. Po prostu ktoś wziął, kupił tanio, włożył czas, pieniądze, wyremontował i dzięki temu może sprzedać drożej, tak jak się robi z samochodami. Kupujesz zepsuty samochód, remontujesz, budujesz i go sprzedajesz dalej. No proszę zobaczyć, a tu mamy tak, tak, tak. No nie ma za dużo tych ofert, no ale dopiero mamy, wiecie, 250 tysięcy złotych, tak? Czyli nie 400, nie 500, nie 600, tak? Czyli mamy 250 tysięcy złotych. I już jest, o, widzicie, tutaj coś na przykład, ale też nie pokazują, tylko jedno zdjęcie. O, na przykład tutaj, widzicie, już jakaś rudera, 208 metrów kwadratowych, cały budynek, proszę sobie wyobrazić, cały dom, 208 metrów, no tylko że, o, ściany się zawalają, no zawala się, nie? Patrzcie, zawala się budynek, czyli zawalający się budynek. Dom jednorodzinny, położony na obrzeżach aglomeracji miejskiej w bardzo cichym, no zawalający się. Zawala się. O, tutaj mamy coś. 80, też jedno zdjęcie. Widzicie? Wszystko po prostu w danym momencie, wszystko na Teneryfie jest poznikane. Tak to powiem. Poznikało, a te wszystko, można powiedzieć, no bo to była, wejdźcie sobie na te stare filmy, bo przecież była taka masa nieruchomości,
Wszystko. Teraz dopiero się zaczynają po 70 tysięcy i to dalej są jakieś, wiecie, rudery albo w ogóle pojedyncze zdjęcia. Tutaj coś jest. O, tu coś jest. No widzicie, tu jest 50 metrów. 67,5 tysiąca, 67,5 razy 4,3. No 290 tysięcy, tak? Ale tu pamiętajmy, że to jest 290 tysięcy dalej, tak? A w tym Wrocławiu, no to po ile były? 550, tak? Więc widzicie, o, już widzicie, coraz lepsze. Patrzcie. Już to coraz lepsze, czyli no takie tam teraz w danym momencie 60 razy 4,3, no to minimum trzeba na Teneryfie wydać, żeby normalnie mieszkać, widzimy, prawda? 250 tysięcy złotych, tak? I wtedy mamy mieszkanko na przykład 80 metrów, tak? Proszę zobaczyć. Czyli jak wydamy coś 250-300 tysięcy złotych, proszę zobaczyć następne, już się pojawiają, prawda? Jeżeli na Teneryfie wydamy 200-300 tysięcy złotych, to już możemy sobie mieszkać. Ale jak tam się pojedzie, to można jeszcze taniej kupić. Wiecie, kto się ubije, jak masz gotówkę. To już w ogóle. Proszę zobaczyć. Spadaj. O, tutaj jeden. No, tam, gdzie jest jedno zdjęcie, to jest dziwne, nie? O. Proszę bardzo, proszę bardzo. No jest cała masa czegoś po 300 tysięcy, bo 77 razy 4,3 no to jest 300 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych, prawda? No i widzimy, o, na przykład tutaj 300 tysięcy złotych, tak? No i masz mieszkanko. Nie pokazują w środku. To jakaś rudera. Następna się zapadająca. Ktoś kupił i nie dał rady. O, mamy. A, to było przed chwilą chyba. Nie. O, tu mamy coś. Nie. Też jedno. O, tu mamy dwa pokoje. O, tu mamy. Widzicie? I patrzcie. Jest tu mieszkanko. 77 tysięcy. A 77 razy 4,3 to jest 330 tysięcy. Gdyby sprzedali za 70 razy 4,3 to jest tylko 300 tysięcy złotych, prawda? Zobaczcie, 300 tysięcy złotych, no to już jest nawet ściany zrobione, widzimy 70 metrów kwadratowych. No ale nie musisz tego ogrzewać, nie zaciągną cię w kamasze i tak dalej, prawda? No, tak więc musimy to zrozumieć. Naprawdę, w danym momencie sytuacja jest bardzo zła, prawda? Jest bardzo zła społecznie i ekonomicznie, jest wręcz szokująco zła, można powiedzieć. O, tutaj mamy w jakimś takim budynku, to może, o, widzicie, takie mieszkalne miejsce, nie? Patrzcie, 72 metry kwadratowe za 340 tysięcy złotych, nie? Bez. Za 340 tysięcy złotych. Tylko pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy na pewno, bo widzicie, czasem w tych nieruchomościach mogą być ludzie, których bank chce wyrzucić. Nie kupujcie takich nieruchomości. Nie kupujcie. O, widzimy 135 metrów kwadratowych. Patrzcie. Bum, 135 metrów kwadratowych. Proszę sobie wyobrazić, tu 161. Też w jakiejś piwnicy, nie? No, to może i lepiej nawet, bo tam wtedy jest chłodno. Może i lepiej nawet. Zobaczcie, cała masa. No dobra, widzicie, tutaj mamy masę nieruchomości po 340 tysięcy złotych, czyli właściwie dwa razy taniej niż te wrocławskie, bo te wrocławskie ile? 550-600 tysięcy, tak? Jakieś tam były po 400, tak? Widzieliśmy Z3, tak? Które może i by się nadały, ale sprawdźmy, co jest w cenach wrocławskich, tak? Czyli te 550 podzielić na 4,3, no to sprawdźmy, co jest po 130 tysięcy, tak? Bo teraz żeśmy sprawdzali po 50, 60, 70, 80 tysięcy, ale i to nie są ceny wrocławskie, a sprawdźmy, co jest w cenach wrocławskich. Co jest w cenach wrocławskich za 130 tysięcy. Znaczy nie metraż, tylko minimum i metraż. Zobaczmy, co jest od 130 tysięcy euro. A od 130 tysięcy euro, szanowni państwo, widzicie, już się zaczynają bardzo fajne mieszkania. Proszę zobaczyć, szanowni państwo. Patrzcie. 120 tysięcy euro, czyli nawet nie 130. Patrzcie. Mieszkanko. Normalne mieszkanko. 96 metrów kwadratowych. 96 metrów. Ze 150 na 120, 20% obniżone. Rozumiemy to?
20% obniżone. 20% obniżone. A tutaj patrzcie, dom 203 metry kwadratowe, 120 tysięcy euro. Popatrzcie, normalny, piękny dom. Popatrzcie. Popatrzcie. Taki, wiecie co, taki Hiszpan mnie duszą poprosił, żebym powiedział Polakom, żeby nie kupowali nieruchomości, w których mieszkają hiszpańskie rodziny. Tak mi powiedział. Poprosił mnie o to i to rzeczywiście, bo po prostu są takie sytuacje, gdzie wiecie, te rodziny na przykład są, wiecie, przez tam, nie wiem, banki wyrzucane, prawda? Więc wiecie, jest wystarczająco tych nieruchomości, żebyście nie musieli kupować takich, nie? Żeby nie mieć na sumieniu tych ludzi. Pamiętajmy o tym, że pieniądz nie jest najważniejszy w życiu. Do grobu nie zabierzecie. I popatrzcie. O, piękna, prawda? No piękna nieruchomość, no. Szanowni Państwo, 203 metry na piękny dom. No sam bym zamieszkał. No sam bym zamieszkał. Sam bym zamieszkał, Szanowni Państwo. Sam bym zamieszkał. Naprawdę. Sam bym zamieszkał. Naprawdę. Sam bym zamieszkał, Szanowni Państwo. Sam bym w tym domu zamieszkał za te 120 tysięcy. 203 metry to jest, wiecie, za ile? To 120 tysięcy euro, tak? 120 razy 4,3. No to 516 tysięcy złotych. A jakby zbili do 110 razy 4,3, no to 473 złote. A jak euro się osłabi do złotówki do 4 złotych, no to 440 tysięcy złotych. A jak się umocni złotówka do 3,70, no to jest 407 tysięcy złotych. A jak do 3,50, Szanowni Państwo, no to jest 385 tysięcy złotych za 203-metrowy dom wolno stojący na Teneryfie. Nie, patrzcie tutaj dalej, tak? O, z widokiem na morze, no. 40 metrów, 500 tysięcy złotych. Wiecie, jeszcze nie dojechaliśmy do... Patrzcie, do 40 metrów dla singli, nie? No to dla singli super, nie? Albo dla jakiegoś młodego mężczyzny, który by chciał tutaj zapraszać... wiecie. zapoznane... Ten, nie? Proszę bardzo. Osoby, imprezy sobie robić z pięknymi Hiszpankami, prawda? I z fajnymi ludźmi. Proszę zobaczyć, jakie piękne miejsce, tak? No fajnie, tak? No bo młodzi ludzie, no to co? No to co? No to młodzi mężczyźni, no to co? No to po co potrzeba im apartament, no żeby zapraszać piękne kobiety do apartamentu i robić, że tak powiem, prywatki, jak to się, Szanowni Państwo, chyba że taką kobietą już ma, no to już nie musi zapraszać, prawda, do swojego apartamentu, no ale żeby taka kobieta chciała z nim być, to warto by było mieć taki apartament, prawda? O, 102 metry. Szanowni Państwo, to jest szok. Patrzcie, 120 tysięcy. Popatrzcie. Patrzcie. To jest 500 tysięcy złotych. Dobra, ja... No to ja nie mam co dalej pokazywać. A tutaj macie, mieszkacie sobie w kompleksie za 120 tysięcy euro. Proszę zobaczyć. Za 500 tysięcy złotych, Szanowni Państwo. To nie jest... A, tylko uwaga, inwestorzy. A, aukcja sądowa. Dobra, nara. Dobra, patrzcie. Aby uzyskać więcej foru etatu, nie jest inwestycja. Bo wiecie, bo są te inwestycje, że kupujesz i wynajmujesz, nie? Studio na sprzedaż na Costa del Silencio, czyli Teneryfa Południowa, rezydencja, bla, 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 bla. List małżeński. Park 1, list małżeński 1, Bango. Słuchaj, fajnie by było w takim czymś mieszkać, gdzie są tylko rodziny mieszkają na przykład, nie? Tylko wiecie, z tymi rodzinami teraz, to te rodziny to różne są. Albo tutaj, zobaczcie, 120 metrów kwadratowych za coś takiego. Przepraszam, 51 metrów kwadratowych za 120 tysięcy, coś takiego. Patrzcie. Yeah. Ja chyba pokazywałem tą nieruchomość, tylko że one były, Szanowni Państwo, po 60 czy 70 tysięcy chyba. To chyba ta nieruchomość, nie wiem.
Patrzcie, patrzcie, jaka nieruchomość z takim tarasem, patrzcie. Ja za 500 tysięcy tylko. Znaczy tylko, no z jednej strony to jest dużo, bo... Dobra, wiecie co, nie chce mi się dzisiaj popatrzeć już na tą Gran Canarię, albo zobaczymy. Bo właśnie, na Gran Canarii też jest cała masa. Cała masa, tak? Bo tu już 50... na Gran Canarii jest taniej troszeczkę. Chociaż kto wie, teraz tak patrzę. Zobaczmy, co jest na Gran Canarii po 130 tysięcy. Już nie będziemy na te rudery. Ich jest cała masa, proszę zobaczyć. Przebije, popatrzcie, jest cała masa poniżej 500 tysięcy. Przebije na szóstą stronę. Na każdej stronie jest po 20 chyba opcji. No i popatrzcie, dopiero się zaczyna 70-75 tysięcy, tak? A już jest szósta strona. Jeszcze nie przekroczyło 80 tysięcy, a wbije na dziesiątą stronę. Popatrzcie, czyli ile tych nieruchomości na jednej stronie jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, chyba 30. I to popatrzcie, dziesiąta strona to jest 300 ofert poniżej 88 tysięcy. Popatrzcie, jak na Gran Canarii dopiero są nieruchomości. Patrzcie, jakie są za 80 tysięcy tylko. I ja 166 metrów kwadratowych jest to. Patrzcie, patrz, patrz. Patrz, człowieku. Patrz i się ucz. Patrz i płacz. Patrz i płacz. Jakżeś się w niebezpieczny kredyt wrymbał. Patrz i płacz. Patrz, 166 metrów kwadratowych. Patrzcie, jaka hawira. Patrzcie, pięknie. Bum, bum, wow, bum, 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 bum. Ja, jeszcze piękny styl, szanowni państwo, starohiszpańsko-teneryfski. Proszę zobaczyć, cóż za piękne w skale mamy sufit. Bam, 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 bam. Nie, to nie jest skala, po prostu tak robili. Bam, bam, bo też w skale czasem są domy, nie? Bam, bam, bam. A może i jest w skale, kto tam wie? Patrzcie, 166 metrów kwadratowych, nie, za 86, szanowni państwo, 87 tysięcy euro za 166 metrów kwadratowych. Posiadłość na wsi. Cale la Degolada, Los Quintana, Piso coś tam. Galdar, a w Galdar, a w Galdar. A tam są plantacje bananów. Niedaleko Las Palmas. Galdar, typowo hiszpańskie miejsce. Proszę bardzo, Galdar to są plantacje bananów, to jest taka plaża. No, się jedzie przez takie ten. Góry. 87 tysięcy. 7 razy 4,3. 374 tysiące złotych, szanowni państwo. A jakby stuknęli za 80 tysięcy razy 4,3, 344 tysiące złotych. I szanowni państwo, gdyby euro się usłabiło do 4, 320 tysięcy złotych. Baniana! La fiesta de cumpleaños, szanowni państwo. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę. Świat jest piękny, szanowni państwo. Świat jest piękny, nie musicie być niewolnikami. Nie musicie być niewolnikami, szanowni państwo. Nie musicie iść na stracenie. Świat jest piękny, wspaniały, szanowni państwo. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, a przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów, ze względu na to, że to mogą być znacznie ważniejsze informacje, mimo tego, aniżeli te, które przedstawiłem Państwu w tej produkcji. I obowiązkowo, Szanowni Państwo, rozpowszechniamy to na swoich social mediach, na Facebookach, na Twitterach, na TikTokach, na WhatsAppach, Messengerach i oglądamy następny film, bo mogą być to jeszcze lepsze informacje. Zapraszam do usłyszenia już wkrótce. Cześć!